Patrol Gamma 6 on special LSF assignment. We're bringing a prisoner to LSF Commander Junko Zane. Over. Acknowledged. Commander Zane is awaiting you. Over. Roger that. Gamma 6 out. Time to collect your credits, Trent. Hold on. Yeah, I understand. Yes, I'm leaving right now. Over. Hey, Trent, a convoy near Pittsburgh is in trouble and needs help. I'll see you later. Give Junie my best. You have clearance. Dock with the battleship. Junie is waiting. You did a great job out there, Trent. See ya. No, to co widzieliście pod koniec tamtej misji, właśnie obrona stacji Pueblo i rozprawa z bandziorami Ashcrofta. To była naprawdę ciężka jazda, jeśli chodzi o przechodzenie tej misji Starflyerem. Oczywiście można dać radę, tak? Ale z racji tego, że zakładam, iż... Zamknij się. Dobra, cicho. Z racji tego właśnie, że część z was pewnie nie ma dużego doświadczenia we freelancerze, dlatego zalecałbym zrobienie tak jak ja, czyli kupienie Defendera i w jakiś inny sposób dozbrojenie go działkami i w ten sposób będziecie mieli możliwość przeżycia, macie większe szanse. Dobra. Are you sure you brought enough men? He's unconscious in my cargo hold. Trent, Ashcroft is a dangerous man, and I don't like to take unnecessary risks. Which reminds me, the bounty, and I owe you the access codes. They're both being uploaded to your neuronet now. You'll also find an extra bonus. Thanks. You did a good job. You deserve it. What's gonna happen to Ashcroft? He'll be interrogated, of course. He's our best insight into the smuggling ring. I'm sure we can make him talk. Meanwhile, with your new security status, I suspect you'll be able to occupy your time while I'm gone. Where are you going? On assignment. I take orders too, Trent. But don't go too far. I might need you again. Soon. Mamy level 4 i znowu free play. O, flary nawet zdobyłem. Super. Jestem po prostu w tym momencie zadowolony bardzo. Mogę sobie flary założyć. O, bo nie mam, ale się sprzedam. Co wam powiem jeszcze fajnego? Jaki podły błąd. Flary, do czego są flary? Flary służą do zmylenia rakiet, jak mówiłem. Niemniej tutaj mamy pełno, tu mamy pełno. Okej. Okay. Teraz, zapewne domyślacie się, że jak jest freeplay, to znowu będziemy robić te misje. Nasze niby trzeba robić misje i tak dalej, aż osiągniemy konkretny poziom, który jest wymagany. Ile musimy wbić? 32 tysiące. Czyli musielibyście zrobić... Co? No dobrze. Czyli musielibyście zrobić jakieś 3-4 misje. Ja wam powiem tak, nie będziemy robić misji. Freelancer Alpha 1-1. This is Navy Omega 6 to Freelancer Alpha 1-1. I'm commencing a scan on your cargo bay for contraband. Pokażę wam. Well, you're clear. I didn't find anything. Pokażę wam coś innego. Flary też aktywujemy na zielono, no będą wtedy z automatu. This is Navy Omega 6 to Bounty Hunters Blue 14. Za każdym jednak razem, gdy będziecie naciskać prawe myszki, czyli gdy będziecie strzelać, flara będzie wylatywać, no niestety. Trzeba będzie je potem dokupywać. A dobra, w sumie je teraz wyłączę. Pokażę wam teraz to, co obiecałem wcześniej, czyli wraki. Dokładnie trzeba się udać... Gdzie jest ten trade line? Dobra. Tym przerywacie trade line. Widać? Dobra, gdzie jestem? A dobra, mniej więcej. Okej, okay, dobra. Jest ten. Jestem mniej więcej w tym miejscu, gdzie chciałem. Tutaj muszę się udać w pierwszej kolejności. Tam jest jeden z wraków. Jest to wrogi dla was teren, jak wspomniałem wcześniej. Tutaj mniej więcej w tej okolicy jest baza Liberty Rogues, którzy nas nie lubią i będą sobie tutaj latać po tym Badlands. Ale tu są dwa wraki, które was interesują. Pierwszy wrak jest mniej więcej w tej okolicy. Pokażę wam, jak ich szukać. I pokażę wam mniej więcej niektóre wraki. Nie pokażę wam wszystkiego, zostawię coś dla was, żebyście mogli sobie sami poszukać. O, włączamy flary, żeby w razie czego nas nie ostrzeliwali. A nie, oni tutaj nie strzelają jeszcze. Dobra, sorki. Robimy sobie zbliżenie i gdzieś mniej więcej w tej okolicy pojawi się taki czerwony krzyżyk. Odkaści, nie będę do nich fikał teraz. Pojawi się taki czerwony krzyżyk i ten krzyżyk to jest wrak.
No, a ja wam wszystkich wraków nie pokażę. Zostawię wam coś do... Coś, żebyście sami mogli sobie poszukać, tak? No. Poza tym pojawia się nowa ikonka. A nie, jeszcze się nie pojawiła. Ale się pojawi. Jak wlecimy do Badlands. O, już jesteśmy. Bardzo dobrze. Teraz uwaga. Gdzieś tu jest wrak. Pokaż się, nie będziemy cię szukać 3 godziny. Gdzieś w tym sektorze był, sobie zapamiętam. Szmaciarzu, kurde. Rogues. Dobra, jak są Rogues, to jest gdzieś wrak. Flara musi być włączona już. Już będą strzelać. Nie chcę się z wami bawić. Spadać, barany. Urany, ilu tam się zwaliło. Ha, ha, ha. No mówiłem, że to jest niebezpieczny obszar, tak? No. Gdzie jest ten pieprzony wrak? O, jest, dobra, mam go. Zapieprzaj. Agresor się nazywa. Jak się zbliżymy na jakieś 500 metrów do niego. O, nowa ikonka, o której wspomniałem. Co to jest? Flara i Flara. Dobra, nie chcemy tego. Spadamy stąd. Nowa ikonka. Ta ikonka informuje was, że jesteście w obszarze radiacyjnym. Obszar radiacyjny powoduje, że niszczy wam się poszycie. Zobaczcie. Widać? No. Więc trzeba będzie co jakiś czas używać nanobotów, żeby nas nie zabiło. Gdy spadną nam shieldy, to jeszcze zostaje nam właśnie poszycie. Nasze osłony, gdy nam zdejmą, to jeszcze zostaje nam poszycie. Ale gdy poszycie wam spadnie, to giniecie. No, to się naprawimy i lecimy do drugiego wraku. A co tutaj w ogóle zdobyliśmy ciekawego? O, proszę bardzo, Gunslingery, elegancko, Gunslinger turret jakiś. Można sobie, o. Można sobie zamontować, drugiej klasy. Drugiej klasy, ile to zabiera? 20. Dobra, a mój zabiera 20 i ma lepsze parametry. To sprzedamy. Lecimy do drugiego wraku. Ten drugi wrak jest bardziej interesujący. On gdzieś mniej więcej właśnie po tej stronie trade lane'a jest. W momencie, gdy go rozwalicie, to powinno się zgłosić Juni. Dlaczego? Ponieważ w tym wraku jest coś, co będę przemycał. A dokładnie jest to kardaminę, taki narkotyk, który jest nielegalny w takich oficjalnych systemach, co powoduje, że gdy złapie nas policja, poprosi nas o zrzucenie tego cargo. Jeżeli tego nie zrobimy, zaczną do nas strzelać. Jeżeli lecąc sobie normalnie, tak, ten ładunek zostanie namierzony przez piratów bądź jakąś inną organizację półlegalną bądź nielegalną. Zostaniemy poproszeni też o zrzucenie. Jeśli nie wykonamy tego polecenia, będą do nas strzelać i spadnie nam reputacja. No. Także, nie fajnie, nie? Nie fajnie. Szukamy tego wraku pieprzonego. Gdzie on jest? Mógłbyś się już pokazać? On chyba trochę niżej był, tak mi się wydaje. Chociaż, dobra, polecimy do tego punktu. Potem polecimy do tego punktu. On gdzieś tu był, Holender, no. No pokaż się, nie bądź świnia. Co, nie ma go? Z jajec. Lecimy do drugiego. W takim bądź razie. To jest właśnie zabawa w szukanie wraków. Jednakże wraki są bardzo pomocne.
z racji tej, że możecie u nich, z nich wydobyć bardzo cenne rzeczy. O, jest, dobrze trafiłem, idealnie trafiłem. Okej. Wy dostaniecie z nich jakieś ładunki, dzięki którym zdobędziecie dużo kasy, albo po prostu super bronie, nawet bronie eksperymentalne, bo coś takiego też istnieje w grze. No. Teraz uwaga. Trent, this is Juni. I'm back from assignment and have a job for you. Meet me on Manhattan. I'll fill you in on the details when you get here. I proszę bardzo, dwie pieczenie za jednym, a nawet trzy pieczenie. Po pierwsze znaleźliśmy wrak, po drugie wskoczyliśmy na poziom wyżej, wskoczyła nam reputacja, będziemy mogli sobie spokojnie sprzedać, dokładnie kardaminę jest, o proszę bardzo, zobaczycie ile kasy za nią dostaniemy na Nowym Jorku. O Jezus Maria, to jest właśnie ten błąd graficzny, o którym mówiłem, no niestety. Bardzo mi przykro z tego powodu i przepraszam was za to, no będziemy musieli z tym jakoś żyć. Dobra, wracając do tematu, załatwiliśmy trzy pieczenie przy jednym oku, przy jednym ogniu. Znaleźliśmy wrak, zdobyliśmy towar, dzięki któremu będziemy mieli możliwość wbicia bardzo dużej ilości pieniędzy, naprawdę. Teraz mamy ile? 8000. No, to zobaczycie co się stanie jak to sprzedam. No i od razu pchnęliśmy scenariusz dalej. I pojawił nam się automatycznie waypoint, dzięki któremu wiemy jak się wydostać z Badlands i nie trzeba się tutaj z nimi brandzlować. Tak jest. Gdzie my w ogóle lecimy? Bo... A, na dół, dobrze. Nie widać, kurczę, gdzie tu są te zielone, czerwone światła, to trzeba bardzo blisko podlecieć. Iziu! Trzeba się naprawić jeszcze. I uważać na policję. Oni nie mogą nas zeskanować, a już na pewno nie mogą nas... Jeśli tu nas zeskanują, to pół biedy, ale jeśli zeskanują nas przy Manhattanie, to was nie wpuszczą na planetę. Także jest ryzyko, jest zabawa. Lecimy. Po wyjściu z Trade Lane'a od razu dzida, pokażę wam jak się szybko dokuje. Wystarczy tylko podlecieć bardzo blisko docking ringu, wcisnąć dock w odpowiednim momencie i automatycznie jesteście w zasięgu miejsca, które jest oskryptowane i ściągnie was na planetę. Dobra, nie wolno mnie skanować, bo normalnie w cymbał. Spaduwa. Ty rozumiesz, że ty nie... Możesz ty, kurde, gnojku, jeden. No dobra, znowu błąd graficzny. Ale to, kurde, co za szajs normalnie. Ja pierdziele, jak to wygląda, masakra. Wow! Just listen. Lonigan, where have Stay you? Still! I had to kill a man to escape today. What's one more? Why are you still here? Don't you see what's going on? Freeport 7? Zone 21? Yeah, the Order. No! It's not just them, it's Liberty. The artifacts. They're after something. Look, let's just talk about this. No more talking! I know what I'm doing now. I have a plan. I wanted to warn you. I felt I owed it to you. Don't try and follow me, Trent. Get out of Liberty while you still can. What the? Nice to see you again. How are things? Interesting. I'm looking for Junko Zane. Have you seen her lately? Yeah. She asked me to tell you to meet her on the terraforming station on California Minor. Anything else? Nope. That was all. Drink, Mr. Trent? No, thanks. I better get going.